Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylo Lolo. Dzisiejszy film, jako że skończył się trzeci kwartał tego roku, to oczywiście będzie film o zakupach, które zrobiłam przez ostatnie 3 miesiące. Także jeżeli ten film Wam się spodoba, a wiem, że raczej te filmy lubicie, to zostawcie kciuka w górę. Napiszcie mi, czy ostatnio kupiłyście coś ciekawego, nie wiem, coś pod kątem jesieni, może zimy i tak dalej. No i jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie, to zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału i do jakiejkolwiek interakcji z kanałem, dlatego że pomagacie mi w ten sposób dotrzeć do nowych osób. Słuchajcie, wyjątkowo ten film ma szansę nie mieć powyżej pół godziny, dlatego że jak spojrzałam sobie na moją listę rzeczy, które kupiłam w ciągu ostatnich 3 miesięcy, to wcale ich nie ma tak dużo. Kupiłam, słuchajcie, jedną nową rzecz i trochę rzeczy używanych. Jeżeli to nie jest pierwszy film zakupowy, który oglądacie, to wiecie, że moim celem w tym roku przede wszystkim jest to, żeby większość rzeczy, które kupię, była z second handu. To już jest kolejny rok, kiedy bez problemu mi się to udaje. Natomiast chciałam w tym roku kupić mniej rzeczy niż w zeszłym. W zeszłym roku kupiłam lekko powyżej 100 rzeczy, co jest naprawdę dużą ilością. I postanowiłam, że w tym roku chciałabym, żeby tych rzeczy było zdecydowanie mniej, że idealnie byłoby, jakby było ich mniej więcej, może 50. No to się raczej nie uda, dlatego że na tą chwilę kupiłam właśnie mniej więcej około 50 rzeczy. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ogólnie tych rzeczy w tym roku kupię mniej. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby faktycznie tak było. No i wiadomo, jakby ja mogę sobie narzucić, słuchajcie, że przez najbliższe 3 miesiące nic nie kupię i mogę to zrobić, ale po co, jakby trochę sama widzę, że trochę się uspokoiłam, jeżeli chodzi o zakupy, że wymieniłam sobie sporo rzeczy w szafie i że jestem teraz w takim momencie, że zaczynam się zastanawiać, co z tych starych rzeczy jeszcze tak faktycznie będę nosić, a co tylko po prostu wisi w szafie, więc jestem, słuchajcie, w takim momencie, że właśnie mam wrażenie, że duże porządki się szykują, no ale to będzie prawdopodobnie temat na jakiś kolejny film. Zacznę, słuchajcie, od dodatków, a potem przejdę do ubrań i zacznę od dwóch rzeczy, które są vintage, takie naprawdę vintage. I słuchajcie, są to dwie pary takich bardzo cienkich, skórkowych rękawiczek. No i słuchajcie, te rękawiczki, wszystkie one były, widać, że one nie są noszone, te mają jeszcze metkę, że kosztowały 75 peset. Nie wiem w sumie, jakiego kraju to może być waluta. W każdym razie powiem tak, ja tego typu rzeczy bardzo doceniam, w sensie, że jeszcze się zachowały rzeczy, które są tak świetnie wykonane, bo też te rękawiczki, jedno i drugie, są świetnie wykonane. Ta skóra widać po prostu na dotyk, że widać na dotyk, czuć, że jest dobrej jakości. No i one są na mnie tak, wiecie, jak założę je, to powiedziałabym, one są bardzo takie dopasowane, że palce są trochę długie. Ja niestety, ale wiecie, mam dość drobne ręce, więc nie wiem tak do końca. No tak, zdecydowanie, zwłaszcza te przepiękne mają kolor, ale nie wiem tak do końca, czy będę je nosić, no bo mówię, one są trochę za długie, ale po prostu stwierdziłam, że no nie wiem, no nie mogę ich po prostu zostawić w sklepie, że nie wiem, że się zniszczą, że ktoś je zniszczy i tak dalej. Po prostu je kupiłam i nie wiem, czy będę je nosić, ale mam po prostu, nawet jeżeli miałabym je tak po prostu przechować z tego powodu, że są przepięknie wykonaną rzeczą i teraz ciężko już o tak dobrze wykonane rzeczy, to nawet jeżeli tak się wydarzy, to no, słuchajcie, to są tylko dwie pary rękawiczek. Piłam, słuchajcie, też dwie rzeczy, jeżeli chodzi o biżuterię. Jedne kolczyki pokazywałam już w zeszłym tygodniu w filmie z perełkami takimi z second handów.
No i to są te takie pozłacane, nie wiem czy one są pozłacane, w złotym kolorze kolczyki, one raczej nie są z jakiegoś szlachetnego metalu. Bardzo podoba mi się po prostu to, jak one są oryginalne, ja nie mam teraz kolczyków, widzicie, one nie są takie super duże. Przepiękne, po prostu przepięknie są zrobione, bardzo oryginalne, to jest naprawdę coś takiego, jeżeli chodzi o ten wzór, co rzadko się widzi. Wiem tylko tyle, że te kolczyki zostały przywiezione z Etiopii, co i tak jest więcej niż, wiecie, często jesteście się w stanie dowiedzieć o rzeczach z drugiej ręki. No i tyle. Stwierdziłam, że bardzo mi się podobają te kolczyki i postanowiłam je kupić. Myślę, że to są takie fajne kolczyki, które są może na dzień, niekoniecznie będę je nosić, ale już wiecie, na wyjście takie wieczorne właśnie ze znajomymi, ale też może wyjście takie wieczorne, gdzie będę się ubierała troszeczkę bardziej elegancko, bo wydaje mi się, że one właśnie są na tyle uniwersalne, że będą i w takiej sytuacji dobrze wyglądać. I druga rzecz, słuchajcie, którą kupiłam, to jest kolejny pierścionek. Ten pierścionek jest wykonany ze srebra, nie wiem czy on ma, a ma tutaj stempel. Natomiast ja, wiecie, jestem w stanie popatrzeć na metal i rozpoznać, że to jest srebro. To, co mnie w nim urzekło, on jest dość duży, ale jest taki w miarę delikatny. Bardzo, bardzo mi się podoba ten pierścionek. Powiem tak, że jestem sama zdziwiona tym, że wiecie, miałam taki odwrót po prostu totalny przez parę lat od srebrnej biżuterii. I teraz gdzieś tam na fali tego, że srebro stało się strasznie modne, to ja gdzieś tam do tego srebra zaczęłam wracać. Ja naprawdę mam, słuchajcie, bardzo dużo srebrnej biżuterii jeszcze sprzed lat, której za bardzo nie noszę, ale kto wie, może do niej wrócę. Natomiast ta biżuteria, którą kiedyś nosiłam, ona była taka mniejsza i taka bardziej klasyczna. Teraz wolę sięgać po takie formy, które są właśnie może troszeczkę większe, bardziej takie minimalistyczne, ale też nowoczesne, jeżeli chodzi o, wiecie, o jakby ich design, z braku lepszego słowa. I słuchajcie, kupiłam też jedną parę butów. Ja już wspominałam to nieraz, że ja bardzo rzadko kupuję buty z drugiej ręki, że ogólnie to mam takie, wiecie, nie. Natomiast odkąd tutaj mieszkam, to tych butów z drugiej ręki trochę mi przybyło, dlatego że tutaj po prostu bardzo często te buty, które się trafiają, są nowe albo praktycznie nowe, w sensie założone raz czy dwa razy. No to powiem tak, to niewiele się różni od tego, jak kupujecie buty, które były mierzone w sklepie. Tak przynajmniej ja do tego podchodzę. Nigdy bym w życiu nie kupiła butów, które widać było, że były noszone i mają jakiekolwiek ślady, wiecie, zużycia w środku. Natomiast właśnie takie, które widzę i jestem w stanie stwierdzić, że nie były noszone i jeszcze, że jestem w stanie je zdezynfekować, bo to jest dla mnie niesamowicie istotne, to wtedy mogę buty tego typu rozważyć. No i słuchajcie, te buty, które kupiłam, one są bardzo, bardzo, bardzo oryginalne. Trochę jak się zastanawiałam nad tym, to stwierdziłam, że te tutaj, te elementy takie metalowe, że trochę mi to kierpce przypomina i to, że jest, wiecie, taka przeplatana tutaj, te sznurówki są takie przeplatane. W każdym razie te buty, jak je kupiłam, to one były może, nie wiem, raz założone, jeżeli w ogóle ktoś je jakby wyszedł z domu. Nie potrzebowałam kolejnych butów, natomiast stwierdziłam, że tak mi się podobają, że je przymierzę i jak je przymierzyłam, to generalnie stwierdziłam, że no muszę je kupić. Bardzo mi się podobają, miałam je póki co na sobie raz, niestety zrobiłam ten błąd, że założyłam je na gołe stopy, wiedząc, że ryzykuję tym, że mogę mieć od, wiecie, że może mi się gdzieś tam, mogą mi się odciski porobić, bo to było jak byłam we Wrocławiu i akurat było 30 stopni, natomiast wymyśliłam, że te buty założę, mieliśmy taką no, imprezę rodzinną i tak dalej i chciałam fajnie wyglądać i akurat stwierdziłam, że bardzo mi do sukienki, którą wybrałam, będą pasować. No i je założyłam, oczywiście mnie obtarły.
wiadomo, natomiast jesienią będę je nosić do skarpetek. Powiem, że jak je pierwszy raz zakładałam, to miałam takie właśnie kolorowe skarpetki i super to wyglądało, więc tak będę je docelowo nosić. Już nie zakładam ich nigdy na gołe stopy, bo powiem, że trochę przecierpiałam. W każdym razie przepiękne, przepiękne buty. To jest marka Toga Puja. Nie mam pojęcia. Nie wiem do końca, czy to są buty włoskie, czy nie. Jest tylko napisane tutaj na nich, że są wytworzone, zostały w Portugalii. Portugalia jest i Hiszpania to są dwa kraje, gdzie produkuje się buty bardzo dobrej jakości. Tak przy okazji Wam powiem, że jeżeli widzicie buty właśnie zrobione w Hiszpanii, w Portugalii, to najczęściej one są naprawdę butami bardzo dobrej jakości. No i marki, które produkują buty takie z wyższej półki, często właśnie produkują w Hiszpanii i w Portugalii. Ta marka to jest marka wysokopółkowa. Przyznam, że jak wygooglałam te buty, w sensie ja popatrzyłam na nie i wiedziałam, że one na pewno są drogie, bo widziałam po prostu jakość wykonania. Natomiast te buty okazało się, jak je wygooglałam, że oryginalnie kosztują $500 ponad. Także stwierdziłam, że tak, że wędrują ze mną do domu. I słuchajcie, przechodzimy do ubrań. Pokażę Wam jako pierwszą, jedyną rzecz, jaką mam, która nie jest z drugiej ręki. I kupiłam ją we Wrocławiu, właśnie jak byłam w Polsce. I jest to, słuchajcie, taki t-shirt marki Reserved, który jest, no, premium. Słuchajcie, ten t-shirt kosztował 80 zł, co jak na ceny innych t-shirtów, które widziałam, to był znaczący skok. Natomiast to, co oni tutaj napisali, to, że to jest mercerizowana bawełna. Przyznam szczerze, że nie do końca w 100% wiem, co to oznacza, musiałabym gdzieś tam pogooglać. Natomiast jestem w stanie na dotyk stwierdzić, że ta bawełna jest naprawdę, jest taka mięsista, ten t-shirt wydaje się być dobrej jakości. Bardzo spodobał mi się ten kolor, nie mam takiego, wiecie, brązu. Jedyny mój brązowy t-shirt, ten taki z H&M-u, który był mieszanką bawełny i jedwabiu, słuchajcie, nie mam absolutnie pojęcia, co się z nim stało, nie mogę go nigdzie znaleźć i naprawdę się zastanawiam, czy nie zaginął gdzieś w praniu. Jakby tak to była prawda, to będę bardzo smutna, bo to był jeden z moich ulubionych t-shirtów. W każdym razie kupiłam ten. Podoba mi się właśnie ten taki bardzo, bardzo ciemny, brązowy kolor. Dobrze na mnie leży, jest z tych takich luźniejszych t-shirtów, natomiast on nie jest taki, wiecie, mam sporo takich t-shirtów, które są takie dość kwadratowe i które mają takie dość długie rękawy. Ten nie jest taki i stwierdziłam, że w sumie myślę, że będzie dobrym dodatkiem do tych t-shirtów, które na tą chwilę mam. Druga rzecz, której nie pokażę Wam teraz fizycznie, bo jest w praniu, natomiast póki pamiętam, zanim zapomnę, to o niej powiem. To jest koszula, którą kupiłam oczywiście z drugiej ręki, natomiast pochodzi z marki Madewell i jest taką koszulą właśnie oversize'ową, co bardzo mi się spodobało i klasyczną w takim sensie, że takie biało-niebieskie paski to jest klasyk. Ja o marce Madewell mówiłam Wam w markach, których warto szukać w second handach. Teraz będąc po mojej wycieczce do Polski zdałam sobie sprawę, że może powinnam się skupić troszeczkę na markach takich bardziej, nie wiem, może skandynawskich, bo tych widziałam całkiem sporo, przynajmniej we Wrocławiu, nie wiem jak to u Was wygląda. No ale w każdym razie, jeżeli kiedykolwiek się z tą marką w second handzie spotkacie, to jakość tych rzeczy jest naprawdę świetna, warto je kupować. No i ja powiem szczerze, że zaczęłam koszulę tak dość regularnie nosić w ciągu ostatnich lat. I mam takie, które są bardziej przylegające, które są krótsze, dłuższe i tak dalej. Natomiast takich koszul oversize'owych do tej pory miałam tylko jedną z Zary, taką różową, natomiast ona była z dużo sztywniejszej bawełny. Natomiast ta jest takiej cienkiej bawełny i stwierdziłam, że
Znów, to będzie dobry dodatek do mojej szafy, że dobrze ją uzupełni. I jak już zaczęłam od topów, to będę kontynuować. Następny z nich pewnie już widziałyście, jeżeli widziałyście film z moimi strojami dnia z rzeczy z second handów, bo tam go założyłam jednego dnia. To jest taki top, który jest z kosa. Ja mam, słuchajcie, dokładnie, znaczy nie identyczny, inny, ale z tej samej kolekcji z długim rękawem. I ja go kupiłam w sklepie Kosa lata temu. Ten miał metkę, która chyba mówiła o tym, że to była kolekcja z 2016 roku albo coś w tym stylu. W każdym razie to by się zgadzało. 2016, może 2017. Nie jestem pewna, czy nie zmyślam, wiecie, z tą datą na tej metce. W każdym razie tak mi się kojarzy, że wtedy mogłam tamtą bluzkę właśnie z długim rękawem kupić. No i ona, ja ją bardzo lubię przez to, że jest taka z takich, wiecie, warstw materiału, które gdzieś tam są tak przycięte w taki sposób, że one są niewykończone. No to jest, powiem, że KOS potrafi naprawdę przepiękne rzeczy robić, jeżeli o to chodzi. No i tamta bluzka, może wiecie, jakby za bardzo nic się z nią nie dzieje, poza tym, że niestety, ale te brzegi, które nie były nigdy wykończone, zaczęły się trochę pruć, no i jak wiecie, zetnę te nitki, to nie wygląda źle, ale z drugiej strony też już mam wrażenie, że już mam tyle czasu do bluzki, że może czas już, że tak powiem, się jej pozbyć z szafy. No i myślę, że zakup tej pomoże mi w tym, no bo ta jest dokładnie w tym samym stylu, tylko że po prostu nie ma rękawu, co w sumie nawet stwierdziłam, że jest fajne, no bo to będzie taka super bluzka właśnie na przejściową pogodę, na lato, na wiosnę i tak dalej. No i słuchajcie, następna rzecz, myślę, że wskoczy od razu do moich perełek, które udało mi się wyszperać w second handach. I słuchajcie, jest to bluzka, która, powiedziałabym, że w 100% nie jest w moim stylu, ale stwierdziłam, że kupię ją chociażby ze względu na to, jaką ma historię za sobą. Jest to, słuchajcie, bluzka marki Emilio Pucci. I jeżeli kojarzycie tą markę, to wiecie, że te kolory, te wzory i tak dalej, to jest coś charakterystycznego dla tej marki. Zwłaszcza właśnie takie wzory z lat, wydaje mi się, że 60-tych, 70-tych. Ta bluzka prawdopodobnie właśnie może pochodzić z lat 70. albo coś w tym stylu. Ten projektant po prostu przepiękne rzeczy robił i naprawdę zawsze podziwiałam te projekty, więc jak zobaczyłam tą bluzkę, jak ją przymierzyłam, okazało się, że ona na mnie jest dobra, to stwierdziłam, że ją kupię, mimo że nie jestem do końca w 100% przekonana, że to jest mój styl. Ona jednak, ja lubię kolory, ale ona jednak ma, wiecie, te kolory są takie bardzo intensywne i te wzory są takie konkretne. To jest właśnie też jeszcze ciekawa rzecz, taka ciekawostka odnośnie mody takiej od projektantów w Stanach. Otóż przez całe lata duże domy mody, które gdzieś tam dyktowały, wiecie, trendy w Europie, był taki moment, że odkryły, że jest klient w Stanach, który jest w stanie zapłacić naprawdę duże pieniądze za rzeczy od projektantów. Natomiast te domy mody, nie wiem, czy wtedy jakby nie było jeszcze takiego, wiecie, podejścia, że możemy otworzyć swoją filię w Stanach, tylko raczej było, że klienci przyjeżdżają do domu mody i tam wybierają sobie garderobę i kupują tą garderobę. No i co się wydarzyło, to, że w pewnym momencie domy handlowe, które tutaj funkcjonowały, których było dużo, takie luksusowe domy handlowe zawierały umowy z projektantami, z domami mody z Europy i na ich licencji i na ich wzorach produkowały rzeczy tej danej marki. No i skąd to wiem? Dlatego, że mam tutaj metkę Emilio Pucci, a zaraz poza instrukcjami, co z tym zrobić, poniżej jest metka, tutaj słuchajcie, jest metka z pralni, zaraz ją zdejmę. Poniżej tego jest, słuchajcie, tutaj widzicie, metka Lord & Taylor. To był taki
dom handlowy z wysokiej półki, tutaj amerykański, i bardzo często jak widuję właśnie rzeczy takie designerskie tutaj, takie stare właśnie vintage, to one bardzo często mają właśnie te metki. To mówi mi o tym, że po prostu ta koszula jest owszem marki Emilio Pucci, natomiast została wykonana tutaj na miejscu, nie we Włoszech, na licencji, można tak powiedzieć. Nie wiem archiwalnie, czy te rzeczy mają tak, wiecie, jakby z punktu widzenia domów mody, czy one mają aż tak dużą archiwalnie wartość jak rzeczy, które były wyprodukowane w Europie. Przypuszczam, że nie. Natomiast wiecie, to też nie o to chodzi. Ja jestem przeszczęśliwa, że coś takiego trafiło do mojej szafy i że nawet jeżeli nie będę tej rzeczy nosić zbyt często, to że będę ją miała przez wiele, wiele lat. Następna rzecz, słuchajcie, to jest płaszcz przeciwdeszczowy. To jest najbardziej randomowa rzecz na świecie, ale stwierdziłam, jak ją zobaczyłam, że po pierwsze po prostu chcę ją mieć, bo bardzo mi się podoba, a po drugie, no, przyda mi się na deszcz, na miejski deszcz, bo to nie jest rzecz, wiecie, gdzie można pojechać w niej, gdzie jest prawdziwy deszcz, ale jak tak siąpi, to może. I mówię tutaj, słuchajcie, o płaszczu takim przeciwdeszczowym marki Gani. To, co mi się z nim spodobało, to oczywiście kolor, ale też ten kołnierz, który jest taki, no, przepiękny. On jest jakby, jak znacie markę Gani i spojrzycie na to i bym zasłoniła metkę, to byście prawdopodobnie zgadły, że to jest marka Gani, bo wszystko, co mi się z tą marką kojarzy, to właśnie jest w elementach tego płaszcza. No i stwierdziłam, że w sumie fajnie by było mieć taki płaszcz przeciwdeszczowy, który jest właśnie kolorowy, widoczny, bo zazwyczaj jak są te dni, że pada deszcz, to jest tak, wiecie, szaro-buro i ponuro, więc fajnie jest mieć coś, co gdzieś tam od tej szaroburości jakby odwraca uwagę. Moja kurtka przeciwdeszczowa, jeżeli kojarzycie, jest srebrna. Ona już, że tak powiem, spełnia swoje zadanie, jak tak troszkę siąpi, ale też jakby muszę bardzo konkretne rzeczy pod nią zakładać, dlatego że ona jest dość, wiecie, taka krótka i ma jeszcze ściągacz na dole i niekoniecznie jestem w stanie ją założyć na wiele rzeczy. I słuchajcie, następna rzecz, którą Wam pokażę, zaskoczyła mnie tym, jaka marka tą rzecz wykonała, bo w życiu bym nie pomyślała o tym. I mówię, słuchajcie, o... śmieję się, że to jest mój kombinezon mechanika samolotowego, który kupiłam właśnie z drugiej ręki i który pochodzi z marki Banana Republic. Marka Banana Republic kojarzy mi się z takimi, wiecie, klasycznymi rzeczami, takimi bardzo dobrze skrojonymi, oni mają bardzo dobre jakościowo rzeczy. Teraz już po rebrandingu to już w ogóle po prostu te rzeczy, no oni teraz troszeczkę starają się wejść w taką modę bardziej, powiedziałabym, takie premium, nie, jak to się mówi, attainable luxury, tak jak opowiadałam Wam o marce Reese. To jeszcze nie jest ta półka cenowa, natomiast oni już uderzają do takiego klienta, który ma więcej pieniędzy. Wracając do tematu, jak zobaczyłam ten kombinezon, na początku stwierdziłam, że nie, no w ogóle przy moim wzroście to w ogóle będę, wiecie, jak krasnal w tym wyglądać, zwłaszcza że on jest taki bardzo taki obszerny. Ale stwierdziłam, że zanim go odłożę, to chociaż go przymierzę. Niestety przymierzyłam go i stwierdziłam, że w sumie to wygląda spoko, bardzo mi się to podoba. Jest to taki krój inny niż ten kombinezon taki grzybowy, który mam, który też jest taki, wiecie, a la kombinezon mechanika, ale tamten jest bardziej dopasowany, a ten jest taki luźny i powiem, że miałam go na sobie chyba raz czy dwa razy już, ponieważ jak go kupiłam, to było za ciepło, natomiast teraz myślę, że będzie taka dobra pora na ten kombinezon, jak już teraz troszeczkę zrobiło się chłodniej. No i powiem Wam, że uwielbiam go, świetnie się w nim czuję, no i nie wiem, jest mi wygodnie, a z drugiej strony czuję się dobrze ubrana, mimo że to jest tylko jedna rzecz. Naprawdę, naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Mam nadzieję, słuchajcie, że zdążę, zanim mi padnie bateria, bo zaczęła mi migać. Ale mam tylko dwie rzeczy jeszcze, więc ten film chyba faktycznie nie będzie aż tak długi. Słuchajcie, kupiłam sobie w końcu nową spódnicę. Ja kiedyś chodziłam głównie w spódnicach i w sukienkach,
dużo więcej nosiłam właśnie spódnic niż spodni. Spodni miałam niewiele, a teraz moja szafa pęka w szwach, jeżeli chodzi o spodnie, natomiast spódnic praktycznie nie noszę. I jak szukam rzeczy, to teraz troszeczkę staram się właśnie odbudować tą część mojej garderoby, bo w sumie nie wiem, co się stało, że te spódnice przestałam nosić. No i słuchajcie, myślałam, że nigdy ten trend gdzieś tam, jakby nie do końca ten trend do mnie przemawiał i myślałam, że nigdy się nie zdecyduję na spódnicę w tym stylu, natomiast kupiłam, słuchajcie, spódnicę taką w stylu bieliźnianym. Natomiast to, co widzę na ulicach najczęściej, to faktycznie dziewczyny noszą, słuchajcie, halki tutaj, zwłaszcza tutaj, jakby w Polsce tego nie widziałam, myślę, że ta moda w ogóle nie dotarła. Natomiast tutaj po prostu takie, wiecie, vintage halki, po prostu dziewczyny noszą normalnie jak spódnice. No i powiem szczerze, że nie do końca mi się to podoba, natomiast ten trend bieliźniany gdzieś tam zaczął do mnie przemawiać. I jak zobaczyłam tą spódnicę, to stwierdziłam, że w sumie to wpada ten trend bieliźniany, natomiast to nie jest taka, wiecie, ordynarna halka, przynajmniej mam takie, słuchajcie, mam nadzieję taką. To jest spódnica marki Helmut Lang, czyli też jakby od projektanta, można powiedzieć, więc ona jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze wykonana. No i ja mam taką wizję, słuchajcie, że tą spódnicę będę nosić, jak się zrobi chłodniej, jak już będzie taka temperatura na to, żeby nosić swetry, że do takich obszernych, właśnie grubszych, takich wełnianych swetrów będę nosić tą spódnicę. To jest jakby taki obrazek, który mam gdzieś tam, wiecie, z różnych ulic, tam nie wiem, Kopenhagi i tak dalej. No i stwierdziłam, że chciałabym faktycznie spróbować pobawić się trochę właśnie takimi kontrastami, jeżeli chodzi o tkaniny, jakby faktury materiału i tak dalej. Zobaczymy, czy będę ją nosić. Powiem, że jestem tak, wiecie, że staram się wyjść z tego takiego pudełka, jeżeli chodzi o mój styl, i spróbować czegoś nowego, więc no zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że postaram się zacząć od tego, że może w jakimś filmie ją umieszczę, żeby gdzieś tam sobie pomyśleć nad stylizacjami, które mogę stworzyć, no i potem spróbuję faktycznie ją założyć i wyjść w niej z domu. Ostatnia, słuchajcie, rzecz, bardzo szybko, to są jeszcze metkę mają ze sklepu i metkę mają oryginalną. To są, słuchajcie, spodnie marki Align. Align jest marką, wydaje mi się, że brytyjską, taką minimalistyczną, też już wyższopółkową. I słuchajcie, ja jakby nie potrzebuję nowej pary spodni, powiedzmy, że sobie to szczerze, ale jak zobaczyłam te spodnie, to stwierdziłam, że one są tak piękne, że chociaż je przymierzę, wiem, że to dużo się w tym filmie pojawia, bo one mają, słuchajcie, takie bardzo, bardzo szerokie nogawki. One wyglądają po prostu jak długa spódnica, dopóki nie zacznie się chodzić. Pamiętam, że kiedyś na to mówiło się spódnico-spodnie. Bardzo mi się spodobały te spodnie i stwierdziłam, że naprawdę wyglądają bardzo elegancko, że będą takie, wiecie, no dość jakby w różnych kontekstach, w różnych stylizacjach będę mogła ich użyć, czy właśnie tak bardziej mniej elegancko, bardziej elegancko i tak dalej. I widzę po prostu je w mojej szafie, że gdzieś tam jest to para spodni, której nie mam, jakby tego typu, bo zasadniczo czarne spodnie, które mam, mam chyba dwie pary. Jedne to są takie, wiecie, w stylu militarnym trochę, a drugie są takie ciężkie, wełniane, które noszę tylko zimą. One są takie, wiecie, w kant, takie bardziej jakby a la garniturowe. Natomiast te są jakby jeszcze w innym stylu, więc stwierdziłam, że ma to sens, żebym je kupiła. No i to wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. Dajcie mi znać, czy ostatnio kupiłyście sobie coś fajnego, coś wyjątkowego, coś na przyszły sezon, czego nie możecie się doczekać, żeby zacząć nosić. No i jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!